Cześć. Dzisiaj szybki filmik, szybkie pierwsze wrażenia z kilku dni, z kilku chwil z użytkowania Axona 7. Axon 7 to, jak wiadomo, jest najpopularniejszy ostatnio cebula deal, bo na Gearbeście można dostać takie telefony za mniej niż 1000 zł. No i skusiłem się. Po prostu się skusiłem, kupiłem sobie takiego Axona 7, tym bardziej, że takiego Axona 7 już używałem. Filmik znajdziecie tutaj gdzieś w karcie, która się powinna pojawić tutaj albo tutaj, nie wiem. I wtedy ten Axon zostawił bardzo dobre wrażenie i to nie pierwsze wrażenie, bo tego Axona używałem ponad 2 tygodnie, tylko wtedy to była kwestia ceny, bo ten telefon kosztował ponad 2000 zł, teraz mniej niż 1000. Wiadomo, że to już nie jest flagowiec najnowszy, w związku z czym wszyscy ci, którzy będą oczekiwali tego, że za cenę 950 zł, a może mniej, a może ciutkę więcej, ale cały czas koło 1000, dostaną urządzenie, które będzie działało tak jak telefony za 3000, to nie, to troszeczkę nie jest ta bajka, ale na pewno ten Axon 7 jest lepszym telefonem od wszystkich telefonów ze średniej półki, które w tym momencie kosztują ponad 1000, 1500 zł, 1700. To naprawdę jest bardzo fajny telefon, ale jest kilka rzeczy, o których warto wiedzieć, żeby później nie poczuć się zawiedzionym. Pierwsza rzecz to oprogramowanie. To oprogramowanie, ten telefon przyszedł do mnie z Androidem 6 na pokładzie, w związku z czym pierwsze co zrobiłem, to zaktualizowałem go do Androida 7, nie przez OTA, tylko przez program i przez kartę pamięci. Aktualizuje się bardzo szybko i nie ma z tym najmniejszego problemu, więc tak. Natomiast jest problem z powiadomieniami. Jest problem z powiadomieniami, który można rozwiązać. Ja za chwileczkę pokażę dokładnie, jak ten problem można rozwiązać. Mniej lub bardziej, ale do końca chyba nie. Chyba, że ja mam pecha i to jest tylko mój egzemplarz, ale z tego co wiem, to nie tylko ja mam taki problem. Powiadomienia na przykład nie wybudzają ekranu. Nie wiem, jak to ustawić. Jeżeli ktoś wie, jak zrobić, żeby powiadomienia wybudzały mi ekran, to bardzo poproszę o jakąś informację pod filmikiem. Ja tego nie potrafię zrobić. No i bateria. Bateria, która ma 3000, nie pamiętam, 200, troszeczkę ponad 3000 mAh. Ona nie jest rewelacyjna, ona nie jest zła, ona jest po prostu taka jak w każdym średnim telefonie. No więc to są te rzeczy, o których dobrze by było, żebyście wiedzieli. Natomiast no, muzyka tak, to Dolby na pewno tak, jakość rozmów, naprawdę jakość rozmów jest fantastyczna. To od razu zwracam na to uwagę, poprzez w momencie, kiedy się przysiadłem z innych telefonów, jakość rozmów tak, no ten głośnik zewnętrzny, czyli na przykład jadę w samochodzie, włączam sobie rozmowę na głośniku, rewelacja. Ale na przykład aplikacja do muzyki jest brzydka, jest totalnie brzydka, do tego stopnia, że musiałem sobie zainstalować coś ze sklepu Play, bo nie mogłem tego używać, to jest tak brzydkie. W ogóle cały wygląd, cały launcher od Axona, od ZTE jest brzydki. Strasznie mi się nie podoba, w związku z czym na ratunek przychodzi nowa launcher i poustawiałem sobie wszystko tak jak chcę, w związku z tym teraz to jakoś tam wygląda. Dobrze, już nie nudzę, pokażę Wam teraz jak zrobić, żeby te powiadomienia schodziły ciutkę lepiej, co trzeba poustawiać, bo to nie jest wcale takie oczywiste. No dobrze, to ja powolutku będę pokazywał, jak się w ustawieniach ustawia wszystko tak, żeby te powiadomienia schodziły, ale przy okazji też jeszcze powiem kilka słów o tym telefonie. Czytnik linii papilarnych, on nie jest jakoś pioruńsko szybki, ale jest szybki. Jest szybki, jest, jak to się mówi, punktualny, czyli celny, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Mamy takie plastikowe, silikonowe etui, które mi się nie podoba, ale włożyłem ten telefon dla wszelkiego spokoju w to etui. No i przejdźmy sobie może do ustawień. I żeby wszystkie powiadomienia schodziły, a może większość powiadomień, żeby schodziła, musimy wejść sobie
nie w żadne powiadomienia, tylko w zarządzanie zasilaniem. Jak tu wejdziemy, to tutaj musimy wejść w zarządzanie oszczędzaniem energii prze. I tu już więcej się nie zmieściło, zostało prze i trzy kropki. O, i tutaj mamy, no właśnie, to jest problem taki, że nie mamy wszystkich aplikacji. Na przykład Gmaila nie ma, ale jest YouTube. I generalnie, o, wszystkie takie aplikacje mają włączone reguły oszczędzania energii. Ale zobaczcie, tutaj na przykład jest napisane, że Word ma, oj, przepraszam, że Word ma włączone 3. Ale jak wchodzimy, no to są włączone tylko dwie te reguły energii. W YouTubie mam już 0. No i tak, odznaczamy sobie te wszystkie trzy rzeczy, tak, żeby zezwolić na czyszczenie przy blokowaniu ekranu, zaplanowane wybudzenie w tle i głębokie uśpienie, tak, żeby nie było na niebiesko, tylko żeby było tak. I tutaj najlepiej wejść sobie w automatyczne. Tak to wszystko poustawiać. I jak tak to wszystko poustawiamy, to wtedy powiadomienia powinny nam schodzić całkiem dobrze. Chociaż na przykład powiadomienie z YouTube'a mam bezdźwięczne. I to nie tylko ja. Pozdrawiam moich widzów, którzy zwracają mi na to uwagę. U mnie też nie ma głosu przy tym powiadomieniu. No ale tak to jest. Przy okazji jeszcze bateria. Zużycie baterii w tym momencie, ja wam pokażę, co ja mam. W tym momencie mam 3 godziny 1 minutę. Telefon ładowałem wczoraj wieczorem, czyli nie ładowałem w nocy, tylko ładowałem go tam przez godzinkę wieczorem, miał 100%. No a dzisiaj rano trochę pojeździłem, musiałem rozwozić dzieciaki po różnych zajęciach, więc trochę nawigacji, trochę w czasie oczekiwania YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. No i mam jeszcze 35% i 3 godziny, więc nie jest źle. Zobaczmy w galerii, bo wczoraj wczoraj sobie specjalnie zestawiłem. Udało mi się osiągnąć 4 godziny, 40 minut prawie i 24% jeszcze zostało. No więc nie jest źle, nie jest źle. Nie mogę powiedzieć, że jest źle, ale też nie ma jakiegoś szału. Jest po prostu przyzwoicie, tak samo jak w innych telefonach. No i ten brak podświetlenia tutaj tych przycisków, na które wiele osób zwraca uwagę. Ja też zresztą, pisząc recenzję tego telefonu, pisałem o tym, że to nieładnie i że fajnie było, jakby było podświetlone. Rzeczywiście fajnie było, jakby to było podświetlone, ale nie jest. Ale nie jest i można się do tego, mówiąc szczerze, przyzwyczaić bez najmniejszego problemu. W tym momencie, po 3-4 dniach używania tego telefonu, zupełnie mi to nie przeszkadza. No, więc takie to są moje przemyślenia. A i jeszcze jedna rzecz, niestety dla mnie, no chyba najistotniejsza. Ten telefon nie działa z moim mikrofonem zewnętrznym, czyli gdybym chciał na nim nagrywać filmy, no to nie mogę tego zrobić, w związku z czym ten telefon u mnie na dłużej w moich rękach nie zagości. Nie wiem, może się ucieszy żona, bo córka powiedziała, że nie chce, no to jak nie, to nie. Zobaczę, co z tym telefonem zrobię. Na razie go sobie używam, bo jest fajny, bo fajnie się go używa. Na pewno jest lepszy od większości średniopółkowych telefonów. No cześć, to jakbyście byli ciekawi, jak Axon 7 pracuje z mikrofonem zewnętrznym, no to pracuje właśnie tak, czyli nie pracuje, bo mnie w tym momencie pewnie w ogóle nie słyszycie. Zobaczcie jeszcze zdjęcia, nawet dzisiaj coś tam próbowałem zrobić, kto to widział, żeby w styczniu kwitły kwiaty, no ale taka jest pogoda. No więc zdjęcia są fajne, ale no, nie są takie jak w tym momencie z flagowych telefonów, aczkolwiek są fajne, chociaż troszeczkę ciemne mi się wydają. Nie wiem, muszę przerzucić je jeszcze na komputer, zobaczyć na komputerze, może na komputerze będzie to wyglądało lepiej. Filmy też bardzo fajne, zaraz wam pokażę jakiś filmik, który nagrałem tym telefonem. No i w zasadzie to by było tyle. Thank you.
czy za 1000 zł. No, mnóstwo jest na Eliksie tych telefonów w tym momencie za 1200, 1100. Czy opłaca się kupić ten telefon? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to jest naprawdę fajny, bardzo dobrze zrobiony telefon. Tyle moich takich pierwszych wrażeń. Poużywam go jeszcze troszeczkę. Jeżeli wyjdą jakieś braki, no to pewnie Was o nich poinformuję w niedalekiej przyszłości. No i tyle. Cześć, trzymajcie się, dzięki za oglądanie.